Uwaga, tylko pełna chwila. Kubek mocno rozbija. Wali młotem. Cegła leci i kładzie się po kotem. Ja patrzę i co widzę? Uważaj na tą miedzianą rurkę. Kubek wali dalej młotem. Mur przewraca się pod jego ciosem. Uchwyt od kaloryfera byłby przepad do jasna, jak jasna cholera. Kubek dalej wali młotem, a mur pada pod nim pokotem. Cegły spadają ze ściany i widzimy, co się dzieje pod tą ścianą. Kubek dalej wali młotem, mur rozpada się pod jego ciosem. Wali. Ściana się przewraca i wali. Jest to piękna, piękna. Scena z filmu. Walenie młotem, rozwalanie ściany. Ściana z cegły dziurawki. Tak, cegła dziurawka na zaprawie cementowej. Bardzo silna zaprawa. Zaprawa jest cieniutka. Warstwa zaprawy jest cieniutka, słoina jest cieniutka. Ale zaprawa bardzo silna. Zaprawa jest silniejsza od cegły. Nie wierzycie Państwo, to spróbujcie. No ja doznałem urazu prawej ręki, wyszły mi pęcherze na ręce od tego młota i od wiertarki. Kubek dalej wali młotem, mur ściele się pod nim pokotem. Rozwalił już prawie całą ścianę. Patrzcie Państwo, jest cały rozlebrany. Oj, jeszcze góra. Uważaj, chłopcie, bo ci na głowę spadnie. Uważaj, żeby ci na głowę nie spadło. Nie wziąłeś kasku, grubasku. Grubasku, dlaczego nie wziąłeś kasku? Wali młotem i ściana się wali pod nim do ciosem. Jeszcze kilka uderzeń młota i nie będzie tej ściany. Ta ściana zniknie ta niecnota i będzie pokój, tak, trzeci na piętrze, pokój duży i z oknem, tak jak my chcemy, tak jak my chcemy. Będzie okno, będzie to tak zwana garderoba, ale będzie z oknem od strony północnej, ale kurzy, Kubek, z tym strasznie kurzy. Co, młot ci poleciał? Nie. Koniec? No na razie, tyle. Zdechłeś?